Rozpuścisz włosy na wideo? O, chwila, chwila! Ja nie wyobrażam sobie tego. Nie wiem, czy tego chcesz. Naprawdę tego chcesz? Przemyśl to. Okej. Rozpuszczę. Czemu się nie rozpuszczacie? Czemu się nie rozpuszczacie? Dlaczego mistrzowski łokieć, a nie na przykład, no nie wiem, mistrzowska pięta? Mistrzowski łokieć, a nie mistrzowska pięta. Historia z tym jest związana już bardzo, bardzo, to jest bardzo długa historia, nie wiem, czy chcecie o niej słuchać, ale zadajcie pytanie, więc odpowiem. No i było fajnie lajkowane, no to tak, odpowiadam. Jest to pomysł wspólny moich widzów, którzy kiedyś oglądali mój kanał. Być może dalej oglądają ten kanał, nie twierdzę, że tak nie jest. Była to inicjatywa, którą wprowadziliśmy. Jeden mówi, hello my audience, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, drugi potrafi przybić wam brofista, więc ja pomyślałem sobie, że to jest fajne, żegnać się czymś takim miłym, czymś z wami, co mogłoby nas jednoczyć. Nas jako mistrzów, pokazywać hashtag mistrzostwo, kurde, łokciostwo. I wymyśliliśmy mistrzowski łokieć. A czemu nie pięte? Nie wiem. To wy macie zjarane mózgi, nie ja. No. Jaki był twoim zdaniem najcięższy challenge? Sorry. Szczerze mówiąc, tych challenge nie było dużo. Jeśli przypominam sobie, to był na pewno Cloud Speed Challenge, czyli kamerki sobie gdzieś przykładaliśmy na czoło, na nozdrza i tak dalej. Był Tabasco. Ała, to boli. Podoba mi się. Był Tabasco Challenge, który też był przerąbany. To jak wiecie, piliśmy sobie. Piliśmy, no ja piłem, no wy to oglądaliście. Tabasco z kieliszka. Było bolesne, owszem. Były też zdjęcia, które pokazywały, jak bardzo poparzyło mi. W środku nie wiem, bo nie pytałem lekarzy. Ale usta miałem ostro sparzone, były tu kurde zmasakrowane. Jak naprawdę bym sobie założył błyszczyk w nowej części Barbie, księżniczka i mistrzaczka. Tabasco było przerąbane. Na pewno było bardziej piekące w jakikolwiek sposób, robiące mi większą krzywdę niż challenge z klamerkami. Natomiast ostatni challenge, jaki świetnie przyjęliście ogromną ilością łapek po jednym dniu. W jeden dzień udało nam się zebrać 12 tysięcy łapek, także to jest prawdziwe to, o czym ciągle mówimy, co się pojawia tutaj. Coś trzeba mówić więcej, naprawdę jesteście niesamowici. I ten challenge był również przesrany. No aż się pożygałem, nie? Pip. Jeszcze chyba żaden challenge nie zmusił mnie do wymiotów, nawet Tabasco wypaliło gardło, zahaczyło gdzieś ośledzione. Wasabi było spokojniejsze, z czasem zaczęło się robić ostre i jeszcze do tego dochodziła ta mdłość, taki smak nie był przyjemny. To był nieprzyjemny challenge, jakbym miał wybierać, który challenge był dla mnie najgorszy. Nie wiem! Ale spróbuję obciąć paznokcie łyżką, będzie ciekawie. Ha. Jakich youtuberów oglądałeś przed nagrywaniem, a jakich oglądasz teraz? Przed nagrywaniem na YouTube, moją inspiracją do działania, do jakiegokolwiek działania. Bardzo lubiłem długie gry oglądać i nagrywać i to było bardzo fajne. Aż do czasu, kiedy nadeszła drama. Ogromna drama. Nitrozyniak z Gimperem. I później nadeszła nieciekawa sytuacja, ponieważ nie wiedziałem, po której stronie stanąć, bo jeżeli stanąłbym analogicznie po stronie Gimpera, no to musiałbym stać do niego przodem, no bo gdzie tyłem, to by było nie fair. Nie chcę go kusić, Tomek, nie kuś, Tomek! No jeżeli chodzi o Nitrusia, no to wiemy, jak sytuacja wygląda. Nie dość, że ostatnio stał się łysy, no to nie chcę, żeby stracił jedynego przyjaciela, jakiego ma, czyli mnie, bo jest rudy. Żarty żartami. Pierwszym youtuberem, który gdzieś tam inspirował mnie do działania, ja serdecznie zapraszam na jego kanał, jest to Bungo21. Człowiek, który jest niezmienny. Jest od kiedy go poznałem, mieliśmy okazję się poznać, do teraz jest taki sam. Ciągle prowadzi ten, może nie ten sam content. Są to let's play'e, gry bardzo klimatyczne. Jego przede wszystkim ma świetny głos, który mógłby posłużyć za lektora w wielu filmach, w wielu, tak mnie się przynajmniej wydaje. Naprawdę darzę tę osobę wielkim szacunkiem. No i mam nadzieję, że się nie zmieni. Serię ma naprawdę świetnie, gorąco polecam, jeżeli chcecie odstresować się w teraz nadchodzące zimne grudniowe wieczory. Chyba, że macie kobietę, to wyjdźcie po prostu z nią na dwór, no ja nie wiem. A na chwilę obecną mam bardzo mało czasu na YouTube'a. Nie wszystkich youtuberów, których kiedyś oglądałem, nie jestem w stanie ich wymieniać, bo nie chcę nikogo faworyzować. Przez szkołę, przez to, że mam gdzieś YouTube'a, przez to, że mam swoje zajęcia, uczęszczam do teatru, robię różne, naprawdę różne rzeczy. Nie mam czasu na oglądanie tego, co oglądałem kiedyś. I bardzo żałuję, ale być może kiedyś to wróci. Chciałbym. Co byś zrobił, jakbyś dowiedział się, że twój widz był poważnie chory, a jego marzeniem byłoby spotkanie z tobą? Pozdrawiam. Przede wszystkim, gdybym dowiedział się, że jest jakiś mój fan. Ciężko nazwać widzów fanami, zresztą to nie jest moment na takie refleksje. Przede wszystkim priorytetowo, bo nie zostało mu dużo życia, jak wiemy. Nikomu z nas może nie zostać dużo życia, może wyjść na dwór i na przykład może go potrącić samochód albo hulajnoga na pasach, no ale to nie jest temat do żartu. Jeżeli dowiedziałbym się, że jest taka osoba i bardzo chciałabym się ze mną spotkać, zrobiłbym wszystko, żeby do niej pojechać albo jej załatwić dojazd do mnie, żeby w jakiś sposób udało się dotrzeć tutaj na Śląsk, do mnie, na ten ciemny, ponury dla niektórych Śląsk. Bardzo fajne miejsce i bardzo dużo osób wywodzi się ze Śląska, nie tylko youtuberów, ale wróćmy do tematu. Na pewno postarałbym się, żeby ta osoba w jak najszybszym tempie do mnie przyjechała, dowiedzieć się czegoś o mnie, o tym, co się dzieje na YouTubie, jak to jest być youtuberem, ile to zajmuje czasu, pokazałbym mu, jak się
się montuje. Jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym takiego sobie pokazać. I kończąc ten temat, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że szanujcie swoje życie, bo nigdy nie wiecie, kiedy przyjdzie na was czas. To może być nawet teraz, nie? Jak ktoś... Ciężki temat. Ale dzięki za to pytanie. Jeśli masz zwierzaka, to pokaż go przed kamerką. Chodź. A więc to jest mój piesek Lukas. Nowi widzowie nie wszyscy muszą go znać. Jest biglem, jest bardzo fajny, nie chce czasem ze mną rozmawiać. Bardzo dobrze mi się z nim całuje, jest naprawdę... Teraz tak patrzy i mówi, co ja kurwa opowiadam. Pody, pocałuj się ze mną. Tak delikatnie. W nosek może, co? Nie chcesz? Lewasz mnie? Nie ulewaj mnie. Ulewaj mnie. A więc to był mój piesek, on tu będzie teraz latał, tu wszystko będzie słychać, także to chyba było ostatnie pytanie, dzięki. To jest też w jakiś sposób dla mnie ważne, żebyście znali odpowiedzi na swoje pytania. Zapraszam was serdecznie na Facebook, bo na Facebooku zadałem pytanie i prosiłem o to, że najbardziej lubiany komentarz zostanie wybrany do mojego odcinka. Dlaczego? Ponieważ jeżeli lubicie komentarz, to tak naprawdę chcecie słuchać o tym, co ktoś napisał. I ja to też tak w ten sposób zorganizowałem i doceniłem. Będziecie chcieli zadawać kolejne pytania, to będę czytał komentarze, które będą miały największą ilość ocen pozytywnych, czyli komentarzy, o których chce się po prostu słuchać. I na dzisiaj w sumie to chyba na tyle. Ja wiem, że filmik jest króciutki, ale jest ostatni dzwonek tak naprawdę, żeby zająć się szkołą, żeby popoprawiać wszystkie oceny. Pies mi tu teraz będzie chodził i on kocha mnie, on chciał się całować, bo tu się wstydził chyba, ja nie wiem. Filmiki będą pojawiać się na bieżąco, czekajcie na nowe odcinki. I to tyle i teraz robię coś specjalnie dla was, pożegnam się z wami serdecznie, jak to robimy w naszym mistrzowskim stylu, hashtag mistrzostwo znowu leci. Co ja robię? Uwaga, do szafy, nie? A nie, tu się nie da wejść. Serdeczną mistrzowską piętą. Wiedzcie, że was doceniam. Naprawdę dzięki, że komentujecie, że zostawiacie oceny pozytywne. Bardzo motywuje, ale nie muszę o tym mówić, bo powinniście to wiedzieć. To motywuje YouTubera. To jest jedyna zapłata dla nas za naszą ciężką pracę, za moją, dla was, ciężką pracę, jaką wkładam w to, żeby odcinki były fajne, żeby się dało wszystko oglądać, no i prawie pies mnie pocałował, ale nie chciał. Tyle i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Na razie miszczory i zadawajcie kolejne pytania, zapraszam na Facebook, zostawcie łapeczkę i jak chcecie, to subskrybujcie. No to uwaga, mistrzowska pięta. Boże, ile mam włosów, nie poodkurzałem! Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał, zostaw łapkę w górę, a ja następnym razem bardziej postaram się. A mistrzu! Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał. On się spodoba. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem.